Sobota to czwarty dzień wspólnego pielgrzymowania. Dzisiaj pielgrzymi dotarli do wiecznego miasta, do Rzymu. Niektórzy kolejny raz w swoim życiu, inni po raz pierwszy. Wspólnym punktem na mapie pielgrzymowania była Bazylika Świętego Jana na Lateranie. Co ciekawe, to właśnie ten kościół jest uznawany za matkę i głowę wszystkich kościołów świata. Na mszę świętą pielgrzymi udali się do Bazyliki Świętego Antoniego z Padwy na Esquilinie. Następnie, biorąc pod uwagę liczbę pielgrzymów oraz możliwości kondycyjne, podzielono się na kilka mniejszych grup. Najmocniejsza udała się do miejsc rzadko odwiedzanych, wolniejsza oprócz najbardziej znanych punktów w Rzymie zwiedziła Bazylikę Matki Bożej Większej, Panteon i Piazza Navona. Grupa spacerowa odwiedziła najważniejsze miejsca Starego Rzymu, takie jak Bazylikę Matki Bożej Śnieżnej, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Koloseum, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Panteon, Fontannę di Trevi i wiele innych. To był intensywny dzień dla rzeszowskich pielgrzymów. Jak się jednak okazało, są szczęśliwi z tego, że mogli odwiedzić wieczne miasto. Bardzo fantastyczne wrażenia, tym bardziej, że my jesteśmy tutaj po raz czwarty. A pierwszy raz w Rzymie na pielgrzymce zorganizowanym przez czytelników Gazety Niedziela byliśmy dokładnie 10 lat temu. Więc coś zostaje i ciągnie tutaj do tego miasta świętego ludzi, skoro po 10 latach żeśmy tu zdecydowali się przyjechać po raz kolejny. Jeździmy od 10 lat jako pielgrzymi czytelnicy Gazety Niedziela, wydania rzeszowskiego i polecam to każdemu. Są to takie rekolekcje raz w roku, na które możemy sobie pozwolić i oderwać się od tej szarej rzeczywistości, tego zabiegania takiego codziennego, zostawić troski, rodzinę przywieźć i naprawdę przeżyć tak cudne chwile. Polecam każdemu, to naprawdę uspokaja człowieka i pozwala nabrać takiej pozytywnej energii na dalsze życie. A co na Państwu? To trudno powiedzieć. Wszystko zrobiło wielkie wrażenie. Wszystko robi, ale jak sobie człowiek pomyśli, że to chodzi się po wiecznym mieście. To było miasto kiedyś za czasów Chrystusa, to był pępek świata, to był środek. Dlatego wszystko się kojarzy, nawet powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I to może jest esencja tego wszystkiego, że właśnie tutaj to chrześcijaństwo ma swoją jak gdyby stolicę. To tutaj jest stolica chrześcijaństwa polskiego. Pierwszy raz jestem w Rzymie. Było to moim marzeniem. Do tej pory spędzałam w zupełnie inny sposób czas wolny. Morze, łowienie dorszy, Norwegia, te kraje. Cały czas gdzieś za plecami było mi jechać tutaj. No i zobaczyłam, no i polecam każdemu, kto nie odbył pielgrzymki. Jest coś wspaniałego, przeżycia są i duchowe, i dla oczu, i dla ducha. Świetnie, naprawdę świetnie. Szczególnie dzisiaj, jako pielgrzymka, wszyscy pielgrzymi mogliśmy zobaczyć prawie cały Rzym. Jeden dzień, trochę w biegu, ale przepiękny obraz, gdzie mamy Europę, która chce być jakaś sekularyzowana, odejść od Pana Boga. Dzisiaj zobaczyliśmy, że co ulica, kościół. Coś pięknego, kolebka chrześcijaństwa. Przecież to tu się wszystko zaczęło. Pan Jezus, kiedy wysłał apostołów, oni w Rzymie rozpoczęli całe działanie i do dzisiaj tak jest. I to jest chyba przede wszystkim podstawa tego, że tu przyjechać i zobaczyć, że tutaj chrześcijaństwo naprawdę się rozwinęło i tutaj jest samo źródło nasze. Dodatkowo mieli okazję spotkać się z korespondentką Telewizji Polskiej z Rzymu i Watykanu Magdaleną Wolińską-Rieli. W rozmowie z nami powiedziała, jak ważne jest odwiedzanie wiecznego miasta. Ja myślę, że wieczne miasto i sam Watykan oczywiście jako serce i chrześcijaństwa i miejsce, gdzie pulsuje nasza polskość, dlatego że jest tam grób Jana Pawła II, pomijając właśnie Watykan, Rzym też dla nas jest i zawsze pozostanie bardzo polski. My w tych dniach, w maju szczególnie to podkreślamy, ja w tych ostatnich dniach miałam bardzo wiele wydarzeń, komentowałam, relacjonowałam wiele wydarzeń polonijnych, bo było święto Polonii, Polaków za granicą, było święto flagi, było oczywiście nasze święto 3 maja i to zawsze jest okazja, aby robić jakieś takie podsumowania, podjąć jakąś taką refleksję, jak ta Polska jest związana z Włochami, ale szczególnie z Rzymem i naprawdę tak jest. Sporo grup jest, ale nigdy tak licznych, to jest w ogóle niesamowite i się bardzo cieszę, że tutaj pani Małgosia zorganizowała coś takiego, przyciągnęła mnie pod małym pretekstem tu na plac del Popolo, żebyśmy się spotkały my, niby we dwie, a tu się okazuje, że taka niesamowita grupa i to jest wielka radość dla mnie też, że mogę mieć kontakt z Polakami, bo bardzo, bardzo za Polską tęsknię, za ojczyzną, bo ojczyzna to jest zawsze najbliższa sercu i tak pozostaje. Przed pielgrzymami bardzo ważny dzień. To już jutro spotkanie
z Piotrem naszych czasów, spotkanie z papieżem Franciszkiem.